UPR, bardzo proszę. Ja chciałbym się panów spytać, jak się panowie ustosunkują do odbudowy tej nieszczęsnej tęczy w Warszawie za pieniądze publiczne, pieniądze podatników. No, ta tęcza powstała z okazji wejścia do Unii Europejskiej. Prosimy o odpowiedź. Wszystko okej, wiem. Jest to o tyle problem złożony, że faktycznie w nim się poza samą pierwszą ideą pojawiły się dodatkowe, tak powiem, konotacje, czy dodatkowe symbole, które jedni chcą za tą tęczą widzieć, inni wcale tego nie, i te symbole im się nie podobają. W związku z czym to akurat, to jest, znaczy gdyby to było, jeśli chodzi o pierwotny przekaz, nie ma najmniejszego problemu. Natomiast jeśli chodzi o ten wtórny przekaz, no to można mieć w tej sprawie wątpliwości. Jest to przedmiot poważnego sporu. Wydaje się, że ci, którzy tutaj podgrzewają ten spór, mają, by to powiedzieć, mają takie poczucie, że tak naprawdę chodzi o targanie tygrysa za wąsy. To znaczy, chodzi o to, że raczej jest to coś, co ma denerwować drugą stronę, niż budować porozumienie. I w tym sensie jest to rzecz, która ma taki klasyczny przykład napędzania się konfliktu społecznego. Panie profesorze. Znaczy, no, co do tego zgoda, natomiast generalnie to mnie się ta tęcza podoba, bo sama w sobie tęcza to jest ładna rzecz. Podobno po potopie została podarowana sama tęcza, prawda, przez Boga człowiekowi, tego nie wiem, nie pamiętam, natomiast mogę powiedzieć tyle, że ja w ogóle nie lubię takiej sytuacji, w której my czyścimy przestrzeń publiczną z symboli i zostawiamy tylko te, które wszystkim absolutnie pasują. Prawda? Są symbole, ale które... Pana, to są właśnie za pieniądze podatników, infrastruktura jest niedoinwestowana w Warszawie, za pieniądze publiczne wydajemy na takie bzdury po prostu, a wszyscy wiedzą, z czym się ta tęcza ludziom kojarzy. No, no to się z czym się tak kojarzy. Samo, no z różnymi symbolami, różnymi zboczeniami czy chorobami. Może ktoś powiedzieć, tak? No, że sobie życzy swastykę w przestrzeni publicznej, bo to był symbol szczęścia. Nie można. A tobie się nie kojarzy ten z rozszczepieniem światła w kroplach wody? Które nie powinny być w przestrzeni publicznej. Nie. Wie pan co, jest różnica. Nie, sekundę. Jest bardzo istotna różnica pomiędzy swastyką, która jest symbolem kojarzonym ze zbrodnią, z mordowaniem milionów ludzi, a tęczą, która nawet przy jednostronnej interpretacji jest tylko symbolem inności, nawet jeżeli ta inność komuś się nie podoba. Tylko ta tęcza kosztuje 40 tysięcy i już, czy nawet więcej. I po co my to odbudowujemy, jak wiemy, że to już... i tak zostanie spalone? No wie pan. Jeżeli i tak zostanie, no to... Jeśli twierdzisz, że i tak zostanie spalony, to od razu przedstaw się, podaj adres, żeby policja wiedziała, gdzie cię szukać.